Dzień dobry Państwu, to jest program Republika po południu. Ja nazywam się Marcin Bąka. Pierwszym gościem naszego programu jest pan redaktor Łukasz Pacholski, Wojsko i Technika. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kwestia rakiety, pocisku rakietowego, latającego pojazdu bezzałogowego, bo różnie ten obiekt jest określany w mediach, porusza naszą opinię publiczną. Chciałbym o tej kwestii z panem porozmawiać, ale mniej o tych sprawach związanych z oficjalnymi komunikatami naszych władz, ze spekulacjami, kto wiedział, kto nie wiedział, tylko raczej o kwestiach czysto technicznym. Co wiemy na razie? Jakie informacje przedostały się do mediów? Cóż to był za obiekt? Jaki to był typ obiektu? No, że tak, oficjalnie nie wiemy dokładnie, co spadło. Mhm. Wiadomo, że głównie bazujemy na tym, co ustalili dziennikarze stacji RMF FM, którzy jako pierwsi podali informację, że szczątki znalezione w pobliżu miejscowości Zamość koło Bydgoszczy to rosyjski pocisk manewrujący H-55. Jeśli to się potwierdzi, no to tutaj mamy już punkt zaczepienia, co to była za konstrukcja. Jeśli to był faktycznie H-55, mówimy tutaj o bardzo specjalistycznym pocisku manewrującym dalekiego zasięgu, który został skonstruowany jeszcze w czasach Związku Sowieckiego, a którego głównym zadaniem było przenoszenie i atakowanie celów naziemnych z wykorzystaniem głowicy jądrowej. Rosjanie, którzy w jakiś sposób redukowali liczbę głowic jądrowych, część pocisków H-55 na przestrzeni lat wycofali z eksploatacji, zakonserwowali. No i właśnie obecnie są wykorzystywane nie jako środek bojowy do niszczenia celów naziemnych, tylko jako taki latający wabik, cel pozorny dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, gdzie powiedzmy odpalone pociski mają symulować kolejne rakiety manewrujące, kolejną falę rakiet manewrujących lecących na cele na Ukrainie, tak aby ukraińska obrona przeciwlotnicza skupiła na nich swoją uwagę, żeby ukraińskie pociski przeciwlotnicze były zużywane właśnie na te wabiki, tak aby faktyczne, realne zagrożenie mogło przelecieć przez te luki w obronie przeciwlotniczej Ukrainy. Jak skuteczna jest, zatrzymajmy się tutaj na moment, przy tej opisanej przez pana taktyce użycia tych środków, jak skuteczna jest ta taktyka? Czy rzeczywiście Rosjanie mogą się tu pochwalić sukcesami? Czy rzeczywiście są w stanie oślepić obronę przeciwlotniczą, czy skłonić ją, ukraińską obronę przeciwlotniczą, czy skłonić ją do nadmiernego zainteresowania się tymi fałszywymi obiektami, gdy w tym czasie prawdziwe pociski osiągają cele? Tak naprawdę strona rosyjska nie podaje oficjalnych danych odnośnie skuteczności tej metody. Faktem jest, że na radarze trudno rozróżnić pocisk H-55 od innych typów pocisków manewrujących, które wykorzystują Rosjanie, więc dla operatora stacji radiolokacyjnej no jest to zawsze loteria 50/50, czy to jest faktycznie bojowy pocisk manewrujący, chociażby kalibr, czy też jednak cel pozorny właśnie w postaci H-55. Więc no tutaj jest to tak, no można powiedzieć wprost, tak, szacunki 50/50, że faktycznie to, co Ukraińcy celują, jest wyposażone w głowicę bojową i ma za zadanie zniszczyć określony obiekt na ziemi. Podobna... A czy ta metoda jest opłacalna ekonomicznie? Czy pytam oczywiście jako laik nie znający się na broni rakietowej, czy nie lepiej byłoby mimo wszystko te przestarzałe, jak pan mówi, ale wciąż jeszcze sprawne pociski rakietowe uzbrajać z punktu widzenia Rosji, nie lepiej oczywiście, uzbrajać w głowice bojowe i odpalać w nadziei, że któryś z nich jednak przedrze się przez obronę przeciwlotniczą i jakiś cel osiągnie? No tutaj akurat minusem H-55 jest dość niedokładny system kierowania, który wynika właśnie z konstrukcji tej broni. Tak? Pamiętajmy o tym, że głowica jądrowa o dużej sile nie potrzebuje punktowego celu i błędu trafienia w granicach 2-3 metrów, tak jak mają to pociski manewrujące z głowicami konwencjonalnymi. Więc no tutaj wykorzystanie tego typu broni do ataków oczywiście jest możliwe. Możliwe jest instalacja klasycznego ładunku taktycznego, ładunkowo burzącego o masie 200-300 kg. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że
nie jest to tak precyzyjna wersja uzbrojenia jak chociażby kalibry, czy chociażby słynne amerykańskie tomahawki, które dość precyzyjnie potrafią trafić w cel. Więc no tutaj jest to minus. Poza tym jakby Rosjanie chcieli wykorzystać bojowo, także musieliby ponieść pewne koszty związane z integracją chociażby właśnie nowych systemów kierowania, tak aby H-55 faktycznie mogły trafiać w tą przysłowiową dziesiątkę, a więc w ten błąd trafienia odległy około 2 metry od punktu celowania. Jeszcze jedno pytanie związane z tą właśnie kwestią tego podbydgoskiego znaleziska. Jaki jest zasięg tego rodzaju broni? Krótko mówiąc, skąd musiałaby być wystrzelona, żeby osiągnąć cel no, w środku Polski, jakby nie patrzeć? No tutaj w zależności od źródeł i od wersji pociski H-55 charakteryzują się zasięgiem od 2,5 tysiąca kilometrów do 3,5 tysiąca kilometrów. Według tutaj dostępnej wiedzy, która gdzieś tam pojawia nam się w mediach, szczególnie w ostatnich godzinach, wydaje się, że ten pocisk mógł być wystrzelony w czasie ataku, który Rosjanie dokonali z terytorium czy z przestrzeni powietrznej Białorusi. Więc odległość około 1000 kilometrów od miejsca startu dla takiego pocisku nie była niczym tutaj specjalnym. Dobrze, przejdźmy do kolejnej sprawy, również związanej z pociskami rakietowymi, ale tym razem produkcji zachodniej. Stacja CNN twierdzi, że Wielka Brytania dostarczyła Ukrainie pociski rakietowe typu Storm Shadow. Cóż to są za pociski, jaka to jest broń, jakie ona możliwości otwiera przed armią ukraińską? To znaczy już nie tylko stacja CNN, bo zdaje się, że już także minister obrony Wielkiej Brytanii potwierdził fakt przekazania partii pocisków tego typu stronie ukraińskiej. Więc pociski Storm Shadow produkowane przez przemysł europejski, jest to właśnie pocisk manewrujący, który jest wykorzystywany chociażby przez brytyjskie siły powietrzne do ataków punktowych na cele odległe o maksymalnie 800 km od miejsca startu. Broń sprawdzona w boju, gdyż tak naprawdę Brytyjczycy z tych pocisków korzystali operacyjnie w czasie działań czy to w Iraku, czy w Afganistanie, czy także nad Libią i Syrią w późniejszym okresie działań przeciwko terrorystom islamskim. Broń, która przede wszystkim służy do niszczenia celów, ważnych celów punktowych, a więc centrów dowodzenia, magazynów, składów amunicji. Broń, która jest przygotowana już na etapie projektu do niszczenia silnie umocnionych celów, a więc także bunkrów, gdyż głowica bojowa została specjalnie osunięta, co powoduje, że ten pocisk może przebić się przez kilka metrów ziemi, także przez zbrojony beton i zniszczyć po prostu cel wewnątrz takiego obszaru silnie umocnionego. Z całą pewnością dla strony ukraińskiej jest to pierwsze tego typu system uzbrojenia dalekiego zasięgu, gdyż jak na razie słyszymy o tym, że strona amerykańska czy też Brytyjczycy, ewentualnie Zachód przekazuje broń o zasięgu 70-80 km, chociażby pociski do systemu HIMARS. Więc z całą pewnością jest to nowa jakość. Pytanie jest otwarte, w jaki sposób strona ukraińska poradzi sobie z integracją tych pocisków manewrujących. Pamiętajmy o tym, że pociski Storm Shadow w wersji, którą mogli przekazać Brytyjczycy, jest to wersja, która jest odpalana z samolotów bojowych. W przypadku Wielkiej Brytanii, mówimy tutaj o samolotach Tornado, ewentualnie Eurofighter, wiemy, że Ukraińcy tego typu samolotów nie posiadają, więc najprawdopodobniej możemy być świadkami kolejnej przyspieszonej integracji zachodniego uzbrojenia lotniczego z samolotami MiG-29 i Su-27. Jest to technicznie wykonalne, taka konwersja poradzieckiego myśliwca do uzbrojenia, nowoczesnego uzbrojenia zachodniego. No już tutaj w ciągu ostatniego roku kilkakrotnie byliśmy zaskoczeni tego typu pracami, czy to amerykańskie pociski AGM-88 HARM, które służą do niszczenia stacji radiolokacyjnych. W ostatnich dniach widzieliśmy, że samoloty Su-25 zostały zintegrowane z pociskami niekierowanymi z Unii, które dostarczają Amerykanie, więc no jak najbardziej jest to technicznie wykonalne. Najprawdopodobniej zostało to już przeprowadzone i być może w ciągu najbliższych dni będziemy świadkami nagłych, tajemniczych eksplozji
gdzieś daleko poza linią frontu. No właśnie, te 800 kilometrów, o których pan redaktor wspominał, kiedyś jeszcze pół roku temu i dawniej były bardzo duże dyskusje na temat przekazywania, ewentualnego przekazywania broni o zasięgu 300 kilometrów. Też uważano, że będzie to przekroczenie czerwonej granicy, po której Rosja wpadnie we wściekłość i zacznie wszystkich zabijać bombami atomowymi. W tej chwili 800 kilometrów okazuje się nie robi już wrażenia. No tak, teraz już widzimy wyraźnie, że z jednej strony presja opinii międzynarodowej na zbrodnie wojenne, których dokonują Rosjanie, jest tak duża, że rządzący, co zresztą podkreślił także minister obrony Wielkiej Brytanii, no po prostu już gdzieś puszczają te hamulce i widać wyraźnie, że Zachód stara się dostarczyć coraz bardziej zaawansowaną broń, która ma pozwolić stronie ukraińskiej pokonać Rosjan. Jak będzie, przekonamy się być może w ciągu najbliższych tygodni, może nawet wcześniej, bo dochodzą do nas informacje o udanych, na razie na niewielką skalę, kontratakach przeprowadzanych przez armię ukraińską. Czy jest to już początek tej kontrofensywy, o której tyle się mówiło? Zobaczymy, poczekamy. Panie redaktorze, ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Również dziękuję, miłego dnia. Pan Łukasz Pacholski, Wojsko i Technika, był naszym gościem. A już za chwilę Michał Trześniewski przekaże Państwu najważniejsze informacje z kraju i ze świata.